Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe i nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj dodatkowy komentarz w związku z tym, co się dzieje w Armenii. Moim gościem jest pan Marek Reszuta, Instytut Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szerszeniewicza, były polski dyplomata. Dzień dobry, panie Marku, i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Kaukazie. Wczoraj odbyły się w Armenii przedterminowe wybory parlamentarne, które miały decydować o tym politycznym losie premiera Nikola Paszyniana, który doszedł do władzy w 2018 roku w rezultacie tej kolorowej rewolucji. Panie Marku, co widzimy na temat tych słupków i pierwszych oficjalnych wyników? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że była to niezbyt duża frekwencja. Frekwencja osiągnęła wysokość 49,4%. Co prawda była wyższa od tej z 2018 roku, bo było to wówczas 48,6%, ale dużo niższe niż we wszystkich poprzednich wyborach w Armenii. Widać, że społeczeństwo ormiańskie jest mocno zawiedzione polityką, która ma miejsce od 2 lat, jeżeli chodzi o kwestie reform. No ale to najważniejsze, to ta pasywność i zniechęcenie po konflikcie z Azerbejdżanem, które miało miejsce jesienią ubiegłego roku, konfliktem o Górski Karabach. Zresztą sam ten konflikt i może, że tak powiem, wybory są następstwem konfliktu, następstwem masowych manifestacji, wzrastającego napięcia i dosyć żarliwej dyskusji politycznej w Armenii. Pierwsze, czyli już ostateczne raczej, bo są to dane z Centralnej Komisji Wyborczej Armenii, mówią, że do parlamentu tak naprawdę według przepisów wejdą 2 ugrupowania. Partia Umowa Społeczna Nikola Paszyniana, która uzyskała 53,92% głosów. To jest bardzo ważne tutaj ta cyfra, dlatego że w Konstytucji, później może ewentualnie wyjaśnię, jest mowa o wielkości stabilnej, wielkości partii rządzącej czy koalicji rządzącej w wysokości 54%. Pan premier Paszynian uzyskał o 0,08% mniej niż to się ogólnie uważa, aczkolwiek ja przed chwilą miałem małą dyskusję. Wszystko jest zgodne z kodeksem wyborczego Armenii. Po prostu te brakujące minimalnie głosy zostaną dla tego ugrupowania dołożone. Drugim wygranym jest koalicja stworzona przez byłego prezydenta Armenii, Roberta Koczariana. Koalicja dosyć szeroka, bo zbierająca również niezadowolonych deputowanych należących wcześniej do partii, do koalicji premiera Paszyniana. Na co warto zwrócić uwagę? Na 2 elementy. Pierwszy element to jest taki, że w chwili obecnej do parlamentu wejdzie skonsolidowana partia, którą zarządza pan premier Paszynian. W 2018 roku do władzy doszła koalicja złożona z partii, koalicja, która przyjęła nazwę Mój Krok. Była to partia, w skład której wchodziła między innymi partia Umowa Społeczna, czyli koalicja zrzeszająca wiele, wiele osób, również z poprzedniej partii republikańskiej. A więc jest to pierwsza nowa jakość. Druga, że według przepisów Konstytucji partia Umowa Społeczna na mocy Konstytucji uzyska większość konstytucyjną w parlamencie Armenii. Otóż obecny parlament będzie liczył 105 członków. Według Konstytucji Armenii parlament nie może liczyć mniej niż 101 deputowanych plus 4 deputowanych mniejszości narodowych, którzy muszą również należeć, czy być wybierani ze spisów partyjnych. W ten sposób oni wejdą, te 4 osoby wejdą jako przedstawiciele partii Umowa Społeczna, zapewniając dla partii, dla premiera Paszyniana większość konstytucyjną, czyli to, czego po wyborach 2018 jego koalicja nie miała. Dlatego, że wówczas parlament liczył 132 deputowanych,
To jest też kolejna ciekawostka, która wówczas zadziwiła wszystkich, bo mało kto zdawał sobie sprawę, że coś takiego jest w kodeksie wyborczym. Otóż jeśli partia uzyskuje, jedna partia uzyskuje ponad 2/3 głosów w wyborach, to żeby nie pozwolić na jej dominację w parlamencie, należy dołożyć głosów dla pozostałych partii, które wchodzą do parlamentu. W tamtych wyborach były to partie Jasna Armenia, pana Edmuna Manukiana oraz partia Ostatnia Armenia, Gagika Tsarukiana. Te partie dostały dodatkowo głosy, trzeba było powiększyć liczbę deputowanych do 132. Teraz parlament będzie liczył 105 z konstytucyjną przewagą partii, już partii, a nie koalicji, partii premiera Paszyniana. Premier Paszynian będzie oczywiście tworzył rząd, będzie miał stabilną większość, pomimo różnych dyskusji, ja dzisiaj czytałem opracowanie, że nie można mówić o legitymizacji władzy, no to jest demokracja, to jest demokracja. Przy niskiej frekwencji wyborczej eksperci mówili, że wygrana premiera Paszyniana może być bardzo pewna. Tak frekwencja wyborcza, która w trakcie której zmobilizowali się zwolennicy premiera Paszyniana, spowodowała, że on ma większość konstytucyjną. Mimo że jeśli by tak już obliczać matematycznie, no poparło go 25% obywateli. No ale to jest, że tak powiem, demokracja, na tym polega. Jeżeli ktoś nie idzie, nie głosuje, to sam sobie jest winien. A czy Ormianie właściwie obudzili się jeszcze z tej zbiorowej traumy związanej z Górskim Karabachem? Czy tego poczucia winy jest może trochę mniej? No nie. Cały czas trauma trwa. Jeśli spojrzeć na te dziesiątki komentarzy zawiedzionych ludzi, to jest to cały czas trauma, która tak jak na samym, że tak powiem, jeszcze w trakcie konfliktu, kiedy ludzie oskarżali premiera Paszyniana, a już na pewno 9, kiedy podpisał umowę trójstronną. Otóż wówczas zaczęto go nazywać zdrajcą, zaczęto go nazywać zwolennikiem Turcji. No to jak się na niego mówi, to jest naprawdę obraźliwe. I to pozostało. To właśnie po tych wyborach, że tak powiem, może spowodować, że ten konflikt jeszcze bardziej, jeszcze większy będzie. Ja wczoraj przeglądałem wyniki wyborów w różnych miejscowościach i w regionach, na wsiach, tam nastąpiła ogromna polaryzacja pomiędzy zwolennikami Koczariana i Paszyniana. Tutaj będą cały czas tarcia. Jakaś część obywateli będzie obciążała premiera Paszyniana o to, że doprowadził do zdrady, że on jest zdrajcą, że on oddał sushi, że teraz jest gotowy podpisać kolejne porozumienia, tym razem jako oddając Zangezur, czyli cały region z Junik, o to, że on podpisze zgodę na budowę trasy eksterytorialnej. W chwili obecnej Paszynian ma, że tak powiem, dużo lepszą sytuację, jeżeli chodzi o możliwości podpisania. Ja zwrócę uwagę, że umowa, którą premier Paszynian podpisał z prezydentem Alijewem i prezydentem Putinem, umowa kończąca konflikt jesienny w Górskim Karabachu, nie ma według przepisów konstytucji armeńskiej, nie jest umową międzynarodową, dlatego że ona nie została ratyfikowana w trybie wymaganym umową międzynarodową, ani w trybie, który jest zastrzeżony dla prezydenta, ani w trybie, który jest wyłączną kompetencją parlamentu. Wówczas Paszynian nie miał wyjścia prawdopodobnie, bo wiedział, że ten dokument nie zostanie ratyfikowany w żaden sposób, że partie opozycyjne będą mocno go krytykowały. No, zdał sobie z tego sprawę, że musi prawdopodobnie to zrobić, żeby zakończyć tą Natomiast jeżeli teraz, w chwili obecnej, przy każdej umowie, on ma możliwość przeprowadzenia pełnej ratyfikacji tego dokumentu, łącznie z prezydentem, mimo że prezydent może oczywiście odmówić, ale w konstytucji są tryby tak stworzone, że premier ma zawsze rację. Konstytucja Armenii daje nieograniczoną władzę dla premiera przy bardzo, że tak powiem, teatralnej roli i reprezentacyjnej, i to bardzo mocno ograniczonej reprezentacyjnie prezydenta. W chwili obecnej premier, jeżeli zostanie wybrany, oczywiście, że zostanie wybrany, ma konstytucyjną większość i tak naprawdę może zadecydować o wszystkim w Armenii. Natomiast jeszcze wracając do traumy, wczoraj jeszcze, kiedy na początku pojawiły się informacje o tym, że wygrać może Koczarian, bo pojawił się taki exit poll, w którym Koczarian dostał prawie 50, chyba bodajże punktów, 58. Pojawiły się natychmiast prawie, że informacje jego zwolenników, aby brać władzę siłą,
żeby brać władzę ulicą, ponieważ Paszynian nie odda tej władzy, nawet jeżeli Koczarian wygra. Tam są takie napięcia, takie konflikty. To szybko się nie skończy. Ja myślę, że paradoksalnie Paszynian jest teraz w podobnej sytuacji, w której był Serge Sargsyan w 2017 roku. Otóż wówczas partia republikańska, partia Armenii, Serge Sargsyana wygrała zdecydowanie wybory. Oczywiście wszyscy doskonale wiedzieli, że wybory były ustawione, że był to, że tak powiem, dużo było fałszerstw. Wówczas na ulicę wyszedł Paszynian i zablokował cały scenariusz, który sobie wymyślił Serge Sargsyan, czyli krótko mówiąc przejście z prezydenta na premiera przy posiadaniu władzy absolutnej, czyli, że tak powiem, władzy o większości konstytucyjnej. Wówczas Paszynian to zablokował. Teraz może być odwrotna sytuacja, że na ulicę w momencie na przykład zaprzysiężenia czy planów zaprzysiężenia premiera, że parlament na ulicy Bagramiana zostanie całkowicie zablokowany przez jego przeciwników. I już teraz nie przez przeciwników tylko ze strony Koczariana, ale również Serge'a Sargsyana, Wenecjana, czyli tej partii Mam Honor, która moim zdaniem był to błąd, że oni tak zrobili, bo jeśli chcieli iść przeciwko Paszynianowi, to Serge Sargsyan powinien był dołączyć do Koczariana, razem z Wenecjanem to mieliby, że tak powiem, dużo więcej. Ale wiadomo, że w Armenii bardzo ważne są ambicje osobiste. Dlatego poszli odrębnie, no i niestety stracili. Ale teraz mogą pójść pod rękę i nocować, tak jak to robiono na placu francuskim, chociażby w Armenii, kiedy zablokowano całkowicie miasto. Jest to jedną z głównych arterii przy ulicy Masztoca, gdzie stały namioty. Teraz może dojść i prawdopodobnie dojdzie do analogicznej sytuacji, jaka była 2 lata temu. Jak się zachowają służby siłowe? Dużo jest, że tak powiem, w służbach przeciwników Paszyniana. On starał się przez te 2 lata ich wyrzucać. Natomiast ja widziałem osobiście 2 lata temu, nie było ze strony Serge'a Sargsyana woli, żeby rozpędzać to wszystko siłą. On zdawał sobie sprawę, że wówczas policja, nauczona rewolucją, elektryczną rewolucją, kiedy to młodzież wyszła przeciwko podwyżkom cen energii, między innymi oczywiście. Sargsyan poza tym wiedział, że jeszcze to doświadczenie 11 września, kiedy doszło do masakry, on nie mógł sobie na to pozwolić, dlatego on nie zezwolił służbom siłowym na użycie siły. Pytanie jest, czy premier Paszynian również tak będzie postępował. Myślę, że może tak postępować, że to będzie bierna, że tak powiem, ze strony służb specjalnych, policji, bierna blokada. Tak, żeby nie doszło do przelewu krwi. No, świat Paszynianowi by tego nie wybaczył. Jedyne państwo, które ewentualnie by się z tego cieszyło tak naprawdę, to byłaby chyba tylko i wyłącznie Rosja. Dziękuję serdecznie panu za ten komentarz. Moim gościem był pan Marek Reszuta, Instytut Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szerszeniowicza. Mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo.